This conference will now be recorded. Zamówienie i uruchomienie AmiBrokera. Aby móc korzystać z programu AmiBroker, konieczna jest aktywacja lub posiadanie aktywnego dostępu do notowań online GPW. Wystarczy wersja notowań z jedną najlepszą ofertą oraz aktywacja usługi AmiBroker. Obie usługi można aktywować w zakładce Moje usługi w menu głównym, a następnie w pozycji Usługi w menu bocznym w ramce Notowania i analiza techniczna. W ostatnim wierszu we wspomnianej ramce dostępna jest pozycja oznaczona nazwą AmiBroker. W kolumnie Stan zamówienia prezentowana jest informacja o aktualnym stanie usługi. Jeżeli dostęp do AmiBrokera nie jest włączony, to prezentowany jest status Wymagana aktywacja notowań lub nieaktywny. Jeżeli dostęp do AmiBrokera jest włączony, to prezentowany jest status aktywny lub złożono dyspozycję rezygnacji aktywny do końca miesiąca. Uwaga! Przed aktywacją usługi prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami korzystania z usługi dostępu, w szczególności dotyczącymi wysokości oraz zasad pobierania opłat i warunków zwolnienia z opłaty za AmiBrokera, które znajdziesz na stronie internetowej Biura Maklerskiego. Opłata za aktywację AmiBrokera pobierana jest w chwili aktywacji usługi. W związku z tym, iż usługa jest automatycznie przedłużana na kolejne miesiące, opłata za kolejne okresy dostępu do AmiBrokera pobierana jest z góry po zakończeniu sesji w ostatnim dniu roboczym miesiąca. Jeśli chcemy aktywować AmiBrokera, to wybieramy link Zamów w kolumnie Operacje. Przechodzimy do strony AmiBroker, na której w części Zamawiana usługa zaznaczamy pole wyboru aktywacji usługi oraz zatwierdzamy ją przyciskiem Zamów, a następnie potwierdzamy ostatecznie dokonany wybór przyciskiem Akceptuj. Operacja aktywacji AmiBrokera potwierdzona zostaje komunikatem na stronie Dostęp do programu AmiBroker został aktywowany. W naszym przypadku AmiBroker jest już aktywowany. W celu ewentualnej rezygnacji z AmiBrokera należy z poziomu zakładki Moje usługi w menu głównym w pozycji Usługi w menu bocznym w ramce Notowania i analiza techniczna wybrać link Rezygnuj dla wiersza oznaczonego opisem AmiBroker. Następnie na stronie AmiBrokera należy potwierdzić operację przyciskiem Rezygnuj, a następnie zaakceptować ostatecznie dokonany wybór przyciskiem Akceptuj. Operacja rezygnacji z AmiBrokera potwierdzona zostanie komunikatem na stronie. Przyjęto dyspozycję rezygnacji z dostępu do programu AmiBroker. Po złożeniu dyspozycji rezygnacji korzystanie z programu AmiBroker będzie możliwe do końca bieżącego miesiąca. Ponowna aktywacja usługi będzie możliwa od początku następnego miesiąca. Po poprawnej aktywacji usługi korzystanie z programu AmiBroker będzie możliwe po pobraniu i zainstalowaniu aplikacji NOL oraz AmiBroker wraz z pluginem do aplikacji NOL, który łączy ze sobą obie aplikacje. Aby korzystać z AmiBrokera i notowań, należy uruchomić AmiBrokera i zapewnić źródło danych. W naszym przypadku AmiBroker może bezpośrednio pobierać dane z aplikacji NOL i może korzystać zarówno z danych dziennych, jak i intraday, natomiast w trakcie sesji prezentować będzie aktualizowane na żywo notowania instrumentów finansowych z giełdy papierów wartościowych. Aby AmiBroker mógł pracować online, należy kolejno zalogować się do serwisu Inwestor Online za pomocą swojego numeru NIK i kodu PIN, uruchomić program NOL poprzez wybranie przycisku Uruchom notowania NOL z prawej strony menu głównego w serwisie Inwestor Online, uruchomić AmiBrokera korzystając z ikony na pulpicie lub w menu Start. Program połączony z NOL uruchomi się w wersji zarejestrowanej, co pozwala zapisywać ustawienia oraz dane do lokalnej bazy danych.